Słuchajcie, tytuł dzisiejszego kazania to jest, chcę mówić o tym, w ogóle to jest takie pytanie, które coś zawiera w sobie też sugestie, jak wzrastać duchowo, to jest pytanie. Jak człowiek rozwija się duchowo i wiecie, często jak się gdzieś w publicznym, nie wiem, w mediach czy w jakichś takich miejscach czyta o duchowym rozwoju, to się kojarzy na ogół z jakąś religią wschodu, z jakimś takim samorozwojem i tak dalej. Dzisiaj chcę mówić o tej perspektywie biblijnej na temat tego, w jaki sposób człowiek rozwija się duchowo. I pierwsza i najważniejsza rzecz, którą na początek muszę powiedzieć, to jest to, że pomimo tego, że jesteśmy różni, że każdy z nas jest inny i czasem bardzo różni jesteśmy, to celem naszego duchowego rozwoju każdego z nas jest to samo. Jest upodobnienie się do Jezusa, stanie się takim jak Jezus. Zgodzicie się z tym? Słuchajcie, to jest nasz cel. Niezależnie od tego, jak siebie dzisiaj postrzegasz, kim jesteś, co przeszedłeś, Pan Bóg na ciebie patrzy i mówi, moim celem jest upodobnić tego człowieka do Jezusa Chrystusa, do mojego Syna, żeby Jezus był pierworodnym pośród wielu braci i sióstr. Jest napisane w liście do Rzymian, bo tych, w 8 rozdziale, 29 wersecie jest napisane, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Słuchajcie, to jest taka chrześcijańska mowa motywacyjna. Pan Jezus nam, Pan Bóg daje nam cel, pokazuje nam, pokazał nam obraz, pokazał nam swojego Syna, objawił się nam i powiedział, niezależnie od tego, kim jesteś, co sobie myślisz, skąd pochodzisz, co przeszedłeś, moim celem jest doprowadzić do takiego miejsca, żebyś był taki jak mój Syn. Słuchajcie, bierzecie to? Bo to trzeba przyjąć, to trzeba przez wiarę przyjąć i powiedzieć, tak, Pan Bóg naprawdę chce, żebym ja był jak Jego Syn. I wielu powie, ale ja z tymi moimi wadami, z tymi moimi upadkami, zakrętami. A dzisiaj tak dosłownie jak tu wychodziłem, usłyszałem w swojej głowie, że Pan Bóg mówi, to jest cytat, knota tlącego się nie dogasisz i trzciny nadłamanej nie dołamiesz. Taki jest charakter Jezusa. On chce każdego podnieść, każdego chce odbudować, każdego chce przywrócić do relacji z Ojcem i chce doprowadzić nas do tego miejsca przez Ducha Świętego, żebyśmy byli podobni do Niego. I wiecie, żeby upodabniać się do Jezusa, to nie jest też samograj. To nie dzieje się samo po prostu. To nie dzieje się automatycznie, jak się nawracamy, ale to jest proces i ten proces będzie trwał całe życie. I my, upodabniając się do Jezusa, musimy też, skoro to jest nasz cel, to jest nasz model, to jest nasz wzór, to jest ten nasz ideał, to my musimy wiedzieć, do kogo się upodabniamy. Musimy poznawać Jezusa. Bo wiecie, jeżeli ktoś ma tylko taki obraz Pana Jezusa, że On chodził w sandałach, miał brodę i te długie ubrania, a to nie o to chodzi, to chyba zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi o fizyczny wygląd. Chociaż niektórzy się upodabniają. Tak, dokładnie. W kościele brody są coraz modniejsze, tutaj widzę. Tak jest. Piotr mówi, drugi list Piotra 3,18. Piotr mówi, i tu mówi o sytuacji, pewne ostrzeżenie mówi, wy zaś kochani, powiadomieni o tym wcześniej, uważajcie, by nie popaść w błąd ludzi nieprawych i nie zachwiać się w swojej stałości. I dalej mówi tak, rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na zawsze. Amen. Jak idzie nam upodabnianie się do Jezusa? Jak idzie nam poznawanie naszego Pana Jezusa Chrystusa? Jak idzie nam rozwijanie się w łasce? Jak siebie oceniasz pod tym? Ja dzisiaj dużo będę miał takich pytań sprawdzających. Jak siebie widzisz w tym kontekście? Jak rozwijasz się w łasce? Bo wiecie, my znamy ten fragment, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie i że zbawienie jest z łaski, ale czasem myślimy, że to jest tylko ten moment, w którym podejmujemy decyzję pójścia za Jezusem, a później to już jest takie zwykłe, normalne życie. A się okazuje, że nie, że to każdy dzień jest życiem przez wiarę i cały czas żyjemy z łaski. Każdego dnia. I tą łaskę należy poznawać. Mało tego, w liście do Hebrajczyków jest napisane, że powinniśmy umacniać swoje serce łaską. Wzmacniać swoje serce łaską. I teraz pomyślmy,
jak na przykład w zeszłym tygodniu nam szło umacnianie swojego serca łaską. I wiecie, jeżeli czujesz się słaby, jeżeli czujesz się obity, poraniony, nie wiem, jest ci ciężko, pomyśl sobie, że Bóg daje ci łaskę, żebyś się nią karmił, żeby ona wzmacniała twoje serce. Jeżeli kropelka łaski, można powiedzieć, dotknie twojego serca, jedna malutka kropelka, to będzie dużo mocniejsze wzmocnienie, to będzie prawdziwe zbudowanie, nakarmienie i to będzie dużo mocniejsze, niż jakbyś spędził miesiąc na Hawajach, na leżaku. Bardziej wypoczniesz, bardziej będziesz zregenerowany, bardziej będziesz wzmocniony, bo łaska wzmacnia nasze serca. Słuchajcie, jak mierzyć rozwój duchowy? Czy można na niego wpływać świadomie? Albo czy dzieje się to tak przy okazji? Inne pytanie, czy realne jest osiągnięcie duchowej dojrzałości tutaj na ziemi, czy raczej to jest coś, na co musimy zaczekać, tam w Królestwie będziemy dojrzali? Pamiętacie, jak apostoł Paweł mówił o swoim życiu, jako o walce, o biegu? Jakiś czas temu o tym mówiłem. On mówił, że u niego nie ma rzeczy, nie ma takich przestrzeni w życiu, w których on jest po prostu nieświadomy i zostawia to jako na jakimś automatycznym pilocie. On mówi, walczę bardzo precyzyjnie, ćwiczę, poświęcam cały czas swój tak, żeby po prostu wykorzystać każdą chwilę, żeby wzrastać, żeby upodabniać się do Jezusa, żeby osiągnąć ten cel, do którego on mnie powołał. Więc Paweł jest w tym procesie i Paweł mówi, na swój rozwój duchowy, ja tak parafrazuję, mamy ogromny wpływ przez to, jakie postawy reprezentujemy, jak wygląda nasza dyscyplina, jak wygląda nasza determinacja, jak wyglądają nasze wybory każdego dnia. To my wpływamy na nasz rozwój duchowy. Pan Bóg wsadził w nas potencjał i mówi, teraz pracuj nad tym, działaj, ja będę z tobą. Łaska, apostoł Paweł mówi, ja pracowałem więcej niż inni. Mówi, byłem tak poświęcony ewangelizacji, głoszeniu słowa, nauczaniu, uczniostwu, ale mówi, zatrzymał się i mówi, ale łaska Boża współpracowała ze mną. Nie, nie ja sam. Ja sam tego bym nie zrobił. I teraz a propos bycia doskonałym, dojrzałym duchowo. Pokażę wam takie tło. Apostoł, Pan Jezus mówi w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Znamy to. I wiecie, można tak, gdyby tak zostawić tylko ten fragment w próżni, można sobie zacząć wymyślać, co to znaczy, że Ojciec jest doskonały i jak ja mam być tak doskonały. Ale powiem wam o kontekście tego fragmentu, który jest. Pan Jezus mówi najpierw o miłości nieprzyjaciół. Najpierw mówi o tym, że macie kochać swoich nieprzyjaciół. Mówi, jak traktujesz nieprzyjaciół. Mówi, co z tego, żebyś pozdrawiał braci? Co z tego, że będziesz dobrze czynił tym, którzy dobrze tobie czynią? Żadna zasługa. I Pan Jezus mówi, twoja doskonałość, twoja dojrzałość duchowa, twój wzrost będzie widoczny po tym, jak traktujesz ludzi, którzy ciebie źle traktują. Jak reagujesz w trudnych sytuacjach, kiedy ktoś ciebie prześladuje. Kiedy ktoś ciebie uciska, kiedy ktoś dla ciebie jest trudny. I wiecie, Pan Bóg często będzie nas stawiał w takich sytuacjach, czy będziemy doświadczać takich sytuacji, w których ktoś jest dla nas trudny, ktoś jest dla nas ciężki, ktoś nas prześladuje, ktoś siebie uważa za naszego wroga, a Pan Bóg mówi, a ty masz być doskonały, masz go kochać. I to jest takie dla mnie tło całego tego kazania, że kiedy myślimy o duchowym rozwoju, o duchowej dojrzałości, to tak naprawdę mówimy o tym, jak wygląda twoja miłość do ludzi. Łącznie z tymi, którzy są twoimi wrogami. Czy Pan Jezus kochał swoich wrogów? Bo wiecie, kochanie swoich wrogów to nie znaczy zawsze rozdawanie cukierków i bycie mega miłym. Pan Jezus kochał wszystkich ludzi, ale z faryzeuszami rozmawiał twardo. I niektórzy powiedzieli, o uff, dobra, czyli ja mogę też sobie tak rozmawiać. Ale kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu i mówił, Ojcze, przebacz mi, bo nie wiedzą, co czynią, przebaczał. Nawet przebaczał tym, którzy go bili, którzy go katowali, ich błogosławił. To myślę, że pokazał nam pewien wzorzec, jak powinna wyglądać miłość nieprzyjaciół.
Jezus mówi do każdego z nas, właśnie do każdego, kogo spotkał, Jezus mówił, znaczy do każdego, kto chciał, kto wykazywał taką wolę, Jezus mówił, chodź za mną. Jeżeli chcesz za mną pójść, mówi, chodź za mną, weź swój krzyż i naśladuj mnie. Naśladuj mnie poprzez bycie razem ze mną, ucz się ode mnie i rób to samo, co ja. I wiecie, to jest ten proces duchowy, w którym bierzemy swój krzyż, umieramy dla siebie, a zaczynamy przebywać z Jezusem, naśladować Go i stajemy się coraz bardziej podobni do Niego, ale to jest takie mocne uproszczenie. Wiecie, uderza mnie zawsze, znaczy ciągle wraca do mnie ten fragment, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że powinniśmy spędzać czas z Ojcem. I On mówi, wejdź do komory, zamknij za sobą drzwi i rozmawiaj z Ojcem sam na sam. I wiecie, ja przez lata gdzieś jakby walczę z takimi, no zawsze myślałem w określony sposób na ten temat, ale ciągle słyszałem od różnych ludzi takie rzeczy, że wiesz, ja rozmawiam z Bogiem w autobusie, w pracy, jak pracuję, to sobie wersety czytam i coś tam. I sobie myślę, super, chociaż nie wiem, jak twój pracodawca tam z tymi wersetami by sobie poradził, ale myślę sobie, Pan Jezus bardzo jasno pokazał, w jaki sposób mamy budować swoją duchową kondycję. Jak mamy wzrastać? Mówi, wejdź do komory, może to słowo komora, wejdź, zamknij się, oddziel się od innych i spędzaj czas z Ojcem. A Ojciec wynagrodzi ci to. Wynagrodzi ci. I wiecie, ostatnio czytałem książkę takiego człowieka z Ukrainy i opowiadał o tym, jak on słucha Boga, jak on sobie wydziela czas na to, żeby spędzać czas z Bogiem, żeby Go słuchać. Mówi, że czasem wyjeżdża na kilka dni, czasem no różne rzeczy robi, ale mówił o warunkach, że musimy mieć warunki do tego, zawalczyć o te warunki, żeby spędzać czas z Bogiem sam na sam, słuchać Go, doświadczać Jego obecności. I mówi, że siedział sobie w domu, rodzina była na górze i on siedział sobie na dole w pokoju, otworzył Biblię, zaczął ją czytać, modlić się i mówi, Boże, mów do mnie. I czeka, czeka i w pewnym momencie słyszy taki głos z góry. Dima, chodź na obiad. I mówi, to nie są dobre warunki, tak do końca. Mówi, musisz spędzić czas sam na sam z Bogiem, wyjechać może gdzieś pójść na spacer, może gdzieś się zamknąć, może wstać o godzinę wcześniej, może iść spać o godzinę później, ale stworzyć warunki do tego, żeby mieć tą relację z Ojcem. I wiecie, my często pomijamy tą komorę, zapominamy o niej, myślimy, że jak pójdziemy do kościoła, posłuchamy kazania, albo pójdziemy na grupę, coś tam sobie poczytamy, że to wystarczy. Ale Bóg chce spędzać z nami czas i ja myślę, że to jest kluczowa rzecz w naszym duchowym rozwoju. Nie da się duchowo wzrosnąć, nie spędzając czasu z Bogiem. Rozmawiając z Nim. Już mi nie chodzi nawet o takie suche czytanie, ale po prostu rozmawianie z Nim, doświadczanie Jego obecności, kiedy wiesz, że to jest osoba, która Cię kocha, która ma coś Ci do powiedzenia, która Cię o coś chce zapytać, na coś Ci zwrócić uwagę. I wiecie, z Bogiem można rozmawiać, z Bogiem można doświadczać niesamowitych rzeczy. I to jest kluczowa rzecz. Ja będę mówił o samych kluczowych dzisiaj. I wiecie, apostoł Paweł mówi coś takiego w liście do Filipian. Mówi, nie jakbym już to osiągnął, albo już był doskonały. Ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem. Ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. On ma tą nagrodę przed oczami. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Zwróćcie uwagę, że wcześniej powiedział, że jest niedoskonały? Mówi, nie jakobym już był doskonały. Sprawdzałem w Grece, to jest to samo słowo. To nie jest, że... Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Paweł pokazuje kierunek, mówi, ja biegnę, ja mam cel przed oczami. Ja wiem, że Bóg ma dla mnie nagrodę, ja patrzę na ten cel. I wiem, że w tym potencjale, i teraz powiem, o co chodzi z tymi dwoma słowami, że nie jestem doskonały jeszcze, a już jesteśmy doskonali. Mówi, w tym potencjale, który mam w Chrystusie, jestem doskonały. I wy też. Ale w życiu, w praktyce, ja jeszcze dużo muszę zrobić, żeby to wydobyć na zewnątrz, żeby to się stało moją rzeczywistością, moim charakterem, moją osobowością. I wiecie, jedna rzecz, o której powiedziałem, to jest spędzanie czasu z Ojcem. Druga rzecz, jeśli chodzi o duchowy wzrost, to jest uczniostwo. I powiem wam tak, to nie jest opcja,
to jest przykazanie. Uczniostwo nie jest żadną opcją. Uczniostwo to nie jest jakaś fanaberia kilku ludzi, którzy się na to jakoś bardziej tym zafascynowali i piszą o tym książki. Uczniostwo to jest coś, co powinno dotyczyć każdego chrześcijanina, wierzącego człowieka. Jeżeli poważnie myślisz o duchowym rozwoju, musisz być w procesie uczniostwa. Tego się nie da zrobić poza tym kontekstem. Niektórzy ludzie się gdzieś tam izolują, czytają sobie książki, coś tam w internecie. Fajnie, tylko teraz to zastosuj. W praktyce ucz innych i sam czerp od innych. To jest uczniostwo. To jest wzrastanie na podobieństwo Jezusa. Jak Jezus odchodził, to dał bardzo wyraźne polecenie. Powiedział, czyńcie uczniami i powiedział dalej, co mają robić ci, którzy czynią uczniów, co mają robić uczniowie. I uczniowie powinni wtedy powiedzieć ci, jego 12 powinno powiedzieć, a jakaś szkoła, jakieś studia, coś takiego może? Ale Pan Jezus mógłby im powiedzieć, słuchajcie, 3 lata byliście w szkole i na studiach, byliście na uniwersytecie. Przygotowałem was do tego, żebyście czynili uczniami. Wiecie dokładnie, co robić. 3 lata mieliście, po prostu dzień w dzień patrzyliście na to, co robi uczeń. Czego słucha, jak chodzi, czego dotyka, ile czasu spędza z ojcem. Dzień w dzień. I wiecie, oni przez 3 lata chodząc przygotowywali się do czegoś i jak zstąpił Duch Święty, to jest tak jak Romek mówi, i zaczęło się. Oni byli przygotowani, oni 3 lata się uczyli tego, co mają robić, jak mają żyć, patrzyli na ten doskonały przykład i jak Duch Święty zstąpił, to była jak taka iskra w siano, która by wpadła. Oni to się zaczęło dziać. Kościół od razu, zobaczcie, zaczęli robić. Spotkania, modlitwy, kazania, małe grupy, duże zgromadzenia, cały czas w modlitwie, ciągle w słowie, w nauczaniu. To można powiedzieć, że Duch Święty zstąpił i uruchomił taką maszynę. To zaczęło działać, się rozwijać na skalę taką, której żaden człowiek nie byłby w stanie wytworzyć. I wiecie, uczeń w ogóle, jak czytamy w Biblii, jeżeli poważnie traktujemy słowa Pana Jezusa, który mówi o uczniostwie, to uczeń to nie jest ktoś, kto jest słuchaczem. W dzisiejszych czasach to jest uczeń, to jest to, ktoś, kto siada w ławce i przyswaja teorię. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, powiem wam szczerze, myślę, że 95% tego, co się uczyłem w szkole, nie pamiętam. Nie wiem, o co w tym chodziło nawet. Nie byłem orłem też. Ale uczniostwo w Nowym Testamencie, o to, o czym mówi Pan Jezus, on używa słowa, słuchajcie, gdyby to przetłumaczyć dokładnie, to by powiedział czeladnik, praktykant. Nie. Uczniostwo oznacza, że z kimś przebywasz. W tamtych czasach wyglądało to tak, że ktoś z kimś przebywał. Jezus dał dokładny przykład tego. Zapraszasz go do swojego życia, zaczynasz budować z nim relacje i żyjesz z nim na co dzień i go uczysz. A czasem jest tak, że się uczycie nawzajem, bo jak jesteście dość na podobnym poziomie. Uczeń to jest ktoś, kto praktykuje. Praktykant, czeladnik, ktoś, kto się uczy. Szewc miał swojego ucznia, stolarz miał swojego ucznia. Nie da się tych rzeczy nauczyć tylko przez teorię. I tu jest dokładnie to samo. Pan Jezus mówi, bądźcie uczniami i czyńcie uczniów. Czyli co zrób? Zaangażuj się w życie prawdziwych ludzi, prawdziwe twarze, prawdziwe dusze. Pomocnik, czy praktykant, czy uczeń to ktoś, kto uczy się zawodu przez praktykę. Jest część teoretyczna, ale jest część praktyczna i ona jest kluczowa. A Pan Jezus co robił? Zobaczcie, przez jakiś czas chodził z nimi, pokazywał im, jak to wygląda wszystko. Po czym któregoś dnia powiedział, a teraz wiecie co, idźcie wy, się spakujcie, jedziecie tam. Po 2 was rozsyłam. Będziecie wyganiać demony, będziecie głosić Ewangelię, będziecie w moim imieniu pójdziecie do innych ludzi. I wiecie, Jezus bardzo konkretnie i precyzyjnie określił, co ma na myśli, mówiąc, czyńcie uczniami. Niektórzy mówią, że my w dzisiejszych czasach bardziej czynimy wyznawców albo członków Kościoła. Nie? Próbujemy zbudować jak najdłuższą listę. Jezus mówi, nie, chodzi o to, żeby zaangażować się w życie ludzi, przemienić ich życie. Ale ktoś może powiedzieć, ale ja nie jestem doskonały, żeby uczyć innych. Ale ja ci powiem to, co apostoł Paweł powiedział. Twój potencjał w tobie, to, co Bóg już w tobie złożył, to jest doskonałość. I on z ciebie będzie to wydobywał właśnie przez relacje z innymi ludźmi. I ktoś może powiedzieć, tak, ja już byłem na tych grupach wszystkich i to nic nie daje. Są tacy, co tak powiedzą? Tutaj nie. Albo
Boicie się podnieść rękę może. Ale czasem jest takie wrażenie, że jesteśmy w bliskich relacjach, modlimy się, spotykamy, czy na Biblii nic się nie zmienia. Ale są pewne rzeczy, których nie widać tak z bliska. Je widać z perspektywy. Nagle widzisz, że grupa, w której byłeś, bardzo zmieniła twoje życie, ale to było 5 lat temu. Ja takie doświadczenia mam. Wydawało mi się czasem, że jestem na takich grupach, które są nudne, które może mi się nie chce na nich chodzić, na spotkania z jakimiś innymi wierzącymi, czy na indywidualne jakieś spotkania, ale z czasem widzę, jak to bardzo mocno wpłynęło na mój sposób myślenia, na mnie, jak to mnie kształtowało. Dziś jestem bardzo Bogu wdzięczny, a wręcz chwilami żałuję, że nie doceniałem tego tak, jak mogłem w tamtym czasie. I naprawdę jestem wdzięczny Bogu za kilku ludzi, którzy zainwestowali w moje życie, którzy w ogóle nie musieli tego robić. Z jakiegoś powodu brał telefon, dzwonił, Jacek, przyjdziesz, spotkajmy się, módlmy się, czytajmy, zobacz, to jest. I to były potem rzeczy, które miały kluczowy wpływ na moje życie. I teraz przejdę do tematu Kościoła w ogóle, bo my rozumiemy często Kościół jako pewną organizację, jako jakąś instytucję, ale kiedy Pan Jezus mówi o Kościele, mówi eklezja, ma na myśli zgromadzenie, po prostu schodzą się ludzie, którzy mają Ducha Świętego w sobie i zaczynają sobie służyć nawzajem, usługiwać, modlić się o siebie, rozmawiać ze sobą, czytać słowo. Jeden naucza, drugi śpiewa, trzeci tańczy na przykład. I powiem wam kolejna rzecz. Dla mnie, w moim rozumieniu, zrozumienie tego, jak działa Kościół, po co jest Kościół, to jest kluczowa kwestia w tym duchowym wzroście naszym. Jeżeli ktoś ma przekręconą koncepcję Kościoła, nie rozumie, po co jest Kościół, albo ignoruje Kościół, to nie ma szans, żeby wzrosnąć duchowo. I z przykrością powiem, że widzę czasem ludzi, którzy zaczynają bardzo, są bardzo utalentowani, są obdarowani, ale z jakiegoś powodu im się, nie wiem, czy ktoś ich zrani w Kościele, czy mają jakąś koncepcję Kościoła przekręconą, i za chwilę są coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, a potem wygasają i zaczynają być gorzcy. Niestety, widzę takich ludzi wokół nas i wiem, że to działa tak, że diabeł próbuje oddzielić ludzi od stada. To jest tak z tymi owcami. Znacie to, jak wilki polują i próbują oddzielić owce od stada. I powiem jeszcze taką ilustrację. Już kiedyś o niej mówiłem, ale widziałem kiedyś taką pantomimę, że stali ludzie na scenie, byli porozstawiani i mieli świeczki. Te świeczki oznaczały ich życie. I kiedy pojawia się nagle jakaś taka ciemna postać, zaczyna chodzić pomiędzy nimi, zdmuchuje świeczkę i ten, kto stoi z tą świeczką, przewraca się na scenie. I podchodzi kolejnej osobie, zdmuchuje kolejnej, kolejnej i tak pozdmuchiwał prawie wszystkim. I potem jest druga odsłona tej samej pantomimy, ale ludzie stoją, trzymając się tak pod łokcie i te świeczki mają tu przed sobą. I kiedy ten ciemny typek podchodzi i zdmuchuje im świeczkę, to ten człowiek co prawda opada, ale dwie osoby po bokach świeczkami zapalają jego świeczkę i go podnoszą. I wiecie, jeżeli nie zrozumiemy tego, na czym polega Kościół, do czego jest Kościół i że nie ma opcji poza Kościołem, żeby wzrastać duchowo, wiem, że niektórzy, ktoś może oponować, ale jestem w stanie udowodnić na podstawie Biblii, że naprawdę to jest jedyna opcja, żeby wzrastać duchowo. Ja mówię tutaj o koncepcji Jezusa, 1+1, 1+2, czy więcej. Gdzie 2 lub 3 zebranych w imię moje, czyli ty plus jeszcze jedna osoba, Jezus mówi, ja już tam jestem. Jeżeli w moje imię się zejdziecie, będziecie się modlić, spotykać, rozważać słowo, ja tam będę dawał wam wzrost. Będę was uczył, będę was kształtował, będziecie coraz bardziej podobni do mnie, ale to jest wasz biznes. I Pana Jezusa też. Żelazo ostrzy żelazo, to mówi Księga Przypowieści, a zachowanie bliźniego bliźni. Tak? Czy wiecie, że naprawdę tak to działa? Kto ma na ciebie wpływ dzisiaj w kontekście duchowym? To jest kluczowe pytanie. Kto ma na ciebie wpływ dzisiaj? I powiem wam tak, gdybyś nawrócił się w środowisku, w którym wszyscy mówią, nie ma czegoś takiego jak dary Ducha Świętego. Duch Święty przeminął, odszedł, wyjechał na Afryki czy gdzieś. To
wzrastając w takim środowisku, byś był ukształtowany w taki sposób, że tak byś wierzył, tak byś myślał i takie owoce byś ponosił w swoim życiu. Ale jeżeli nawróciłbyś się na ewangelizacji, na której Piotr głosił i 3000 ludzi się nawróciło i Duch Święty działał tak, że działy się niesamowite cuda, to dla ciebie byłaby to norma i byś wzrastając w tym środowisku wyrósł na całkiem kogoś innego niż ta pierwsza opcja. I powiem wam, to jest czasem tak, że Pan Bóg oczywiście okazuje nam łaskę. Ja nawróciłem się w takim środowisku, gdzie po 3 latach mniej więcej odkryłem, że tam niektórzy ludzie w ogóle, czy kluczowe osoby nie wierzą w to, że Duch Święty dzisiaj działa wśród nas. Ja nie mogłem w to uwierzyć jako młody wierzący, bo ja sam doświadczyłem różnych duchowych rzeczy na start. I mi się wydawało, że oni wszyscy w to wierzą. I Pan Bóg okazał łaskę i pomimo to jakoś wzrosłem do jakiegoś miejsca. Ale wiem, że mógłbym być w innym miejscu dzisiaj nawet, gdybym był w innym środowisku. Ale też czuję teraz dyskomfort o tym mówiąc, bo myślę sobie, to jest jakaś forma niewdzięczności chyba, że nie jestem wdzięczny za to, co było. Ale jestem. Kto ma na ciebie kluczowy wpływ? Kto ma na ciebie wpływ, to jest kluczowa sprawa. Czy jesteś w środowisku wzrostu, czy w środowisku, w którym wzrostu nie ma? Czy po prostu są puste przebiegi? Spotykamy się, po coś tam porozmawiamy i... Albo w ogóle się nie spotykamy, tylko pójdę gdzieś na jakieś spotkanie, posłucham, wyjdę w połowie. W jakim jesteś środowisku? A teraz kolejne pytanie, jakie ty środowisko budujesz? Jeżeli to widzisz, jeżeli widzisz, co mówi słowo, a nie jest idealnie, to pytanie, czy masz tą, czy robisz ten krok, zrób ten krok i powiedz, ja to zmienię. Ja wpłynę na tych ludzi, ja zrobię nową jakość tutaj. Wiecie, jest napisane w liście do Efezjan tak znany fragment. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, nauczyciele, ludzie z tymi darami będą wyposażać Kościół, nas. A my jesteśmy powołani jako reszta, jako ci święci, jesteśmy powołani do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I wtedy jest ta współpraca pomiędzy tymi wszystkimi 5 służbami, darami Ducha Świętego, przywództwem Kościoła. I słuchajcie, teraz jest powiedziane, do czego to prowadzi ten proces. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Apostoł Paweł nic tu nie wspomina o podobnym procesie, który dzieje się poza ciałem Chrystusa. Wiecie, o co mi chodzi? Że Kościół, naprawdę musimy docenić wagę Kościoła i w ogóle zrozumieć Kościół w sposób biblijny. Czyli mówimy o relacjach, o bliskich relacjach, gdzie są ludzie napełnieni Duchem Świętym, gdzie manifestują się dary Ducha Świętego, gdzie wchodzimy w relacje, poznajemy się, służymy sobie nawzajem. My strasznie tego potrzebujemy. Bo może się okazać, że zmarnowaliśmy ileś tam czasu. Nie robiąc tych rzeczy. Tam jest napisane, że dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Widzicie ten proces? Są ci, co wyposażają, są ci święci, czyli wszyscy my, którzy służymy i w tym procesie dochodzimy do męskiej doskonałości, upodabniamy się do Chrystusa. Tego się nie da zrobić poza. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, czytaj relacje, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Wiecie, my musimy przenieść to na praktykę. Wiecie, nie może być tak, że my słuchamy tych rzeczy i potem mówimy, dobra, jakoś się tym zajmę, albo może ktoś mi to sprecyzuje później. Weź to na warsztat, zacznij myśleć nad tym. Pomyśl sobie, jak to działa w moim życiu. Gdzie są ci ludzie, gdzie są te twarze, komu ja służę, od kogo ja czerpię. Gdzie jestem w relacji uczniostwa? Jak wygląda moja komora? Bo wiesz, powiem ci, jeżeli spędzisz czas z ojcem w komorze, to jest niemożliwe, żebyś nie poszedł i nie gadał o tym ludziom, co doświadczyłeś. To jest niemożliwe, żebyś nie poszedł i nie mówił ludziom o Jezusie, żebyś nie mówił o tym, jaki On jest, czego On chce. To będzie cię rozsadzać, będziesz tym żyć po prostu
przepełniony. Jeżeli będziesz spędzał czas w komorze, jeżeli będziesz blisko z Bogiem, jeżeli będziesz doświadczenie swoje budował na Słowie, na tym, co On mówi, będziesz zmieniał swoje myślenie, to pójdziesz do innych i będziesz chciał o tym rozmawiać. Będziesz chciał służyć, będziesz chciał widzieć, jak to działa. I to ciało rośnie i buduje z siebie samo w miłości. Apostoł Paweł jeszcze w Kolosan mówi, 1:28, Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości. I tu jest odpowiedzialność liderów. Aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Są ludzie, którzy dostali taką odpowiedzialność, żeby troszczyć się o jakieś grono ludzi. I od nich zależy stan duchowy tego grona. W pewnym sensie, jak poskładamy te wszystkie klocki, komora, twoja osobista relacja z Bogiem, twoje zaangażowanie, ale jeszcze tutaj mówimy o ludziach, którzy mają konkretne dary do tego, żeby wyposażać innych, budować ich i stawić doskonałymi w Chrystusie Jezusie. Więc jeszcze raz zadam to pytanie, kim są te osoby, od których czerpiesz? I ja pamiętam kiedyś taka nasza znajoma powiedziała, ja tam czerpię od Dana Mellera i Todda White'a i tam kogoś. Super, świetni ludzie, naprawdę. Ale powiedz mi, kiedy ostatnio szczerze z nim porozmawiałaś? Kiedy wyznałaś mu swoje grzechy? Kiedy on położył ręce na tobie, żeby się modlić o ciebie? Kiedy? Na której konferencji? Ja się pytam o ludzi prawdziwych, których możesz dotknąć, których możesz zranić, którzy mogą ciebie zranić. I potem otwierasz Biblię i tam jest znoście siebie jedni w drugich w miłości. Albo przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli ktoś ma coś przeciwko drugiemu, tak jak Chrystus tobie, tak ty będziesz przebaczał. Będziesz się tego uczył w praktyce. Nie, że będziesz o tym wiedział, będziesz zachwycony. W praktyce. Pan Bóg cię czasem postawi przez to, że jesteś w relacjach z niedoskonałymi ludźmi w takich sytuacjach, że będziesz musiał mówić, Boże, jak ty to zrobiłeś, że przebaczyłeś? Ja też chcę przebaczyć, ja muszę przebaczyć. Ja wiem, że to jest więzienie, nie przebaczenie. I będziesz się uczył, będzie proces, będzie uczniostwo. Może z kimś porozmawiasz o tym, on się będzie z tobą modlił, może ci będzie doradzał. Kim są te prawdziwe twarze? Od kogo czerpiesz? I kim są ci ludzie, którym służysz? Kto wzrasta dzięki tobie? Kto? Kim są ludzie, o których się troszczysz? Jedna osoba chociaż. Weź sobie zeszyt i sobie zapisz kartkę. Nawet teraz w głowie spróbuj sobie napisać te nazwiska. Kogo Bóg ci pokazuje, kładzie na sercu, troszcz się o tych ludzi, módl się o nich. Jedna osoba może to być nawet. Jak masz większą pojemność, to więcej, ale Pan Bóg cię w ten proces zaprasza. Wręcz On mówi, to jest przykazanie. Czyńcie uczniami i sami bądźcie uczniami. I jest kilka takich testów, ja bym powiedział, jeśli chodzi o duchową dojrzałość. I jeden jest taki, i to wszystko są trudne rzeczy. Ja powiem wam, to są takie rzeczy, że jeżeli Pan Jezus w tym nie jest z nami, to nie mamy szans. Bo tu jest napisane u Jakuba, dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. I można sobie zadać pytanie, jak mój język funkcjonuje. Bo to jest teraz w tym momencie, to są takie pytania sprawdzające, weryfikujące. Gdzie jestem? Jeśli chodzi o duchowy rozwój. Jak wygląda moja mowa? Czy panuję nad swoim językiem? Czy wybucham? Czy krzyczę? Czy obrażam? Czy obgaduję? Czy plotkuję? Czy jestem gorzki? Czy jestem cyniczny? Czy jestem krytykujący? Jak jestem? Jak mówię? Bo to pokazuje, co jest w sercu. I wiecie, to nie jest po to, żeby nas potępiać, ale Pan Jezus mówi, popatrz na siebie realnie i może coś z tym trzeba zrobić. We mnie jest nadzieja, ja ci pomogę. Tylko przyjdź do mnie, buduj ze mną relacje, bądź w relacjach z innymi. Ja pamiętam, raz miałem taką sytuację z takim jednym znajomym, że on był tak trudnym dla mnie człowiekiem, że najchętniej to chciałem o nim zapomnieć. Po prostu myślałem sobie, nie, po prostu nie będę w ogóle z nim rozmawiał. Ale któregoś dnia się modlę i czuję, że Pan Bóg mówi, nie, zacznij się z nim spotykać. I to było trudne też przez długi czas. Ale potem widziałem, jak Pan Bóg zaczyna tę sytuację używać i dla mnie, i dla Niego. I to nawet, no myślę, że były bardzo kluczowe momenty później i w moim, i w Jego życiu. Ale to ja bym w życiu tego naturalnie nie zrobił, gdybym nie usłyszał od Boga takiego przekonania. Mówię, Boże, niemożliwe, żebyś chciał, żebym z takim człowiekiem się spotykał, bo on mnie denerwuje. Język. Dużo mówi o naszej dojrzałości. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne słowo niszczące, ale zawsze budujące.
Ja powinienem to sobie... Wiecie, jeśli chodzi o duchową dojrzałość, to są konkretne zmiany, konkretne cechy charakteru. Wiecie, my mamy taką tendencję, żeby myśleć, duchowa dojrzałość to jest wtedy, kiedy ktoś fruwa i po prostu w chmurach i ma takie charyzmatyczne doświadczenia. One przychodzą, one są bardzo ważne i dobre. Ale nie możemy patrzeć na duchową dojrzałość przez ten pryzmat tylko. Kto czego doświadczył, bo ja znam ludzi, którzy doświadczyli naprawdę kosmicznych rzeczy, ale ich dojrzałość jest słaba. I zobaczmy Galacjan 5:22. Owoc Ducha Świętego, miłość. Zobaczcie, tam nie ma innych rzeczy. Są bardzo konkretne cechy charakteru. Miłość. Ja nie wiem, może my powinniśmy codziennie sobie to gdzieś mieć wywieszone i się sprawdzać, stawać i się oceniać. Dzisiaj miłość mi wyszła na poziomie takim. Radość, słuchajcie. Radość. Radość jest owocem Ducha Świętego. Nie wesołkowatość, nie takie, wiecie, ogłupienie tylko, nie? Poczucie humoru, to nie o to chodzi. Chodzi o radość, wewnętrzną, głęboką radość. Chociaż niektórzy się śmieją, że tak głęboką, że czasem jej nie widać aż. Ale mówimy o radości, że ktoś jest pełen takiej radości z życia. Po prostu docenia, cieszy się, błogosławi, dziękuję, bo radość często się z wdzięcznością łączy. Pokój. Czy chodzisz w pokoju, czy w niepokoju? Czego się boisz? Czym się stresujesz? Co cię martwi ciągle? Cierpliwość. Jak ktoś ma dzieci, to wie, o co chodzi. Uprzejmość. Kto chodzi do supermarketu, też wie, jak są promocje. Nie, ja to tak trochę śmieję się z tego, ale wiecie, to są konkretne cechy, które wychodzą w relacjach, w życiu, w prawdziwych sytuacjach. Nie, że ja kiedyś, powiem wam, przed nawróceniem siedziałem w takich new age'owych historiach i ja czasem siedziałem, medytowałem, i ja odczuwałem miłość, i ja odczuwałem pokój, radość, ale wystarczyło, że mi ktoś wszedł do pokoju i mnie tak wkurzył wtedy, że... bo mi przerywa moją medytację, nie? A nawet czasem mi się zdarza dzisiaj, jak się modlę, tak podobnie. Ktoś mi przeszkadza w modlitwie, no. Też się można zirytować, ale ja widzę, że z czasem Pan Bóg nasze charaktery kształtuje i zaraz powiem o jeszcze jednej rzeczy kluczowej, jak macie czas. Pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I jeszcze jeden fragment z Jakuba. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi. Nie gadaj, nie wymądrzaj się, pokaż po prostu przez życie, naucz innych. To jest prawdziwa mądrość. Żyj tak, jak tu jest napisane, i pokaż to przez swoje postępowanie. Uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzka zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, gorzką, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna wręcz. Też musimy uważać. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, która jest związana z naszym duchowym rozwojem, to jest coś, co wielokrotnie, czy kilkakrotnie przynajmniej w życiu miałem takie doświadczenie, że mówiłem, Boże, ja wiem, że się inaczej nie da, ale po prostu wolałbym inaczej. To są tak zwane próby, że apostoł Jakub na przykład, czy Jakub mówi o tym, że, pamiętacie? Cieszcie się, kiedy przez rozmaite próby przechodzicie. I teraz weź to powiedz komuś, kto naprawdę cierpi w tym momencie, jest mu trudno, ma, nie wiem, problemy finansowe, rodzinne, jakiekolwiek inne. Ale Jakub to mówi. Jakub ma odwagę i ma przekonanie, że może tak to napisać bardzo dosadnie. I to nie jest jedyne miejsce. Piotr o tym mówi. Mówi o próbach. O sytuacjach, z których najchętniej byśmy uciekli, o których chcielibyśmy zapomnieć. W sytuacjach, w których nas pali ogień, gdzie jest ciężko i mamy wrażenie, że są tylko jedne drzwi i się nie da inaczej z tego wyjść. Znaczy możemy powiedzieć, Boże, dobra, ja się znieczulę na przykład jakimiś środkami i to przestanie mnie boleć na jakiś czas. Ale nie da się. Są sytuacje, w których Pan Bóg mówi, musisz przejść przez to ze mną i ja będę kształtował twój charakter. I ty sobie myślisz, Boże, ale jak z tego może jakieś dobro w ogóle wyjść? Jak to może się skończyć w ogóle? Jak możemy przez to przejść? Ale Pan Bóg cię prowadzi krok po kroku, dzień po dniu. Mówi, bądź blisko mnie, ucz się zaufania, ucz się tego, że przestajesz panikować. Oddychaj, spokojnie. Jestem z tobą, dzień po dniu, godzina po godzinie.
I nagle zaczynasz odkrywać to, że przychodzi kolejna trudna sytuacja, a ty nie panikujesz. Bo już poznałeś Boga w trudnej sytuacji, w której On ciebie przez to przeprowadził i wiesz, że On knota tlącego się nie dogasi, ani trzciny nadłamanej nie złamie. I On cię przeprowadzi i wyjdziesz jeszcze z jakimś skarbem z tej sytuacji, bo On cię nauczy, twój charakter będzie zmieniony, będziesz duchowo dojrzalszym człowiekiem. I potem powiesz, sam bym się w to nigdy nie chciał wpakować, ale dzięki Ci Boże, że mnie przez to przeprowadziłeś i za to, czego mnie nauczyłeś. I nagle widzisz zmianę w charakterze, mówisz, Boże, to jest Twoje dzieło. Twój Duch Święty zmienił mnie, dlatego, bo Ci ufałem, bo mnie uczyłeś, jak się Ciebie trzymać w tej sytuacji. Próby. Próby to jest coś, na co my się sami byśmy nie pisali, byśmy nie chcieli, ale jeżeli Cię to spotyka, to pamiętaj, wołaj do Boga i proś Go, Boże, powiedz mi, o co w tej próbie chodzi, czego mam się nauczyć, jak Ci mogę ufać w tym konkretnym procesie. Wiecie, bo możemy zawsze szukać ludzkich rozwiązań. I na ogół tak jest, że jak jest próba, to ciśnienie powoduje, że my zaczynamy szukać, jak po ludzku to rozwiązać. Ale Pan Bóg mówi, ufaj mi, a ja to będę układał. Wielu ludzi jak przechodziło przez trudności finansowe. Pan Bóg często uczy nas o obfitości, o tym, żeby nie mieć ducha sierocego i ducha ubóstwa i takich rzeczy. Uczy nas właśnie przez to, że nagle doświadczamy trudności finansowych. I On mówi, zobacz, jesteś w trudnościach finansowych, takich, z których sam nie wyjdziesz, ale ja Cię uczę, żebyś mi ufał. I nagle w tej sytuacji mówisz, Boże, dziękuję Ci za to, że Ty się o mnie troszczysz, zaspokajasz wszystkie moje potrzeby. I nagle widzisz, jak Pan Bóg zaczyna rozwiązywać krok po kroku tą sytuację, aż wychodzisz na prostą, stajesz i mówisz, jestem wolny od chciwości, jestem wolny od strachu przed tym, że mi braknie, bo ja wszystko mam w Bogu. Nawet jak jest zero, to wiem, że w Nim mam wszystko. I to są rzeczy, o których wiecie, no możemy mówić, ale doświadczenie jednak zmienia nasze serce i nasze umysły. Kończę. Więc mówiąc o duchowym rozwoju, to musimy pamiętać pierwsza rzecz, że to jest upodabnianie się do Jezusa. I żeby upodabniać się do Jezusa, musimy wiedzieć, jaki On jest, kim On jest. Musimy Go naśladować. On powiedział, chodź za mną i mnie naśladuj. Więc musimy czytać Słowo, musimy widzieć to na własne oczy. Musimy spędzać czas w komorze, w oddzieleniu z Panem Bogiem na co dzień. Musimy trwać w Słowie, zmieniać swoje myślenie. Musimy doświadczać tego, że to Duch Święty w nas kształtuje owoc. I powiem tak, walcz o miejsce dla Boga w swoim życiu. Walcz, naprawdę. To nie jest tak, że to samo przypłynie po prostu. To jak wiecie, natchnienie takie mnie najdzie i będę się gdzieś tam z Bogiem spotykał. Walcz o to. Właśnie momenty, w których najbardziej Ci się nie chce, w których jest najtrudniej, to są momenty kluczowe czasem. Że jak to przełamiesz, to widzisz nagle, że Bóg po prostu jest w Twoim życiu realny, jest cudowny, zmienia Ci perspektywę. Walcz o to. Naprawdę musimy o to walczyć. To nie jest żadne chodzenie w uczynkach, walczenie o czas z Bogiem. To jest walczenie o to, żeby zrobić Mu przestrzeń i doświadczać Jego łaski. Kolejna rzecz, Kościół. Relacja w Kościele, ciało Chrystusa. Musimy być świadomi, co to jest w ogóle, jak to działa. Musimy to poznawać, czerpać i dawać. Inaczej, czerpać i dawać. Służenie jedni drugim. Udział w zgromadzeniu, w dużym, w małej grupie, w relacjach indywidualnych. Realni ludzie, realne twarze. Musisz być wyposażany i wyposażać innych. Kościół buduje sam siebie w miłości. I znowu powiem, walcz o czas z ludźmi w Kościele. Walcz o to, o właściwe zrozumienie Kościoła i o relacje z ludźmi. Naprawdę walcz o to. To nie jest, wiecie, nam najczęściej jest najbliżej do tych, z którymi najfajniej nam się spędza czas. Ale Pan Bóg może ci położyć na sercu zupełnie kogoś innego i powiedzieć ci, zobacz, zwróć uwagę na tego człowieka, zainteresuj się nim, módl się o niego. Spotkaj się z nim, rozmawiaj. Jeszcze rzecz taka, jak głoszenie Ewangelii w swoim środowisku, tam gdzie żyjemy. To też jest pewien element duchowego rozwoju naszego i to też nas stawia w sytuacji takiej, w sytuacji zależności od Boga. Potem te próby, o których mówiłem, i to przynosi zmianę charakteru, zmianę myślenia, zmianę zachowania i coraz większe podobieństwo do Jezusa. I wiecie, czasem jest tak, ktoś, pamiętam, kiedyś ktoś narysował taki wykres, jeśli chodzi o duchowy rozwój, o wzrastanie w relacji z Bogiem. I tam były takie góra, jakiś taki dołek, potem znowu góra, coraz wyżej, ale generalny kierunek był coraz wyżej. I ja jako młody wierzący się na to patrzyłem i mówiłem, po co te wcięcia tam są, nie? To zawsze będzie już tak, do góry. Ale im dłużej żyjemy z Bogiem, tym też wiemy, że zawodzimy, upadamy. Są momenty posuchy, są momenty trudne.
I musimy być tego świadomi, że ten rozwój, nie możemy go zaniechać, powiedzieć, nie udało mi się, koniec, przegrałem. Nie ma takiego momentu. Jezus powiedział, nie dołamię trzciny nadłamanej. Ja cię podniosę, ja ci pomogę. Wyjdziesz z każdego dołka, nawet najgłębszego, i ja cię chcę poprowadzić, żebyś wzrastał i był podobny do mnie. Mam dla ciebie niesamowitą przyszłość. Mam dla ciebie wieczną, niesamowitą przyszłość, a nawet tu na ziemi chcę cię użyć w taki sposób, z którego będziesz dumny w niebie. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy ci za twoją łaskę, za twoją dobroć, Panie. Panie, ja ci dziękuję za to, jaki ty jesteś, Boże. I Panie, my chcemy ciebie uwielbiać za to, że jesteś dobry, że jesteś kochający, że jesteś święty, że jesteś potężny. I Panie, dziękuję ci za to, że nam jako ludziom upadłym objawiłeś się jako ojciec, jako tato. I Panie, dziękuję ci też za to, że ty pokazałeś nam to, że ty nigdzie się nie wybrałeś na żadne wakacje, zawsze jesteś z nami. Niezależnie od tego, co się dzieje, Panie, ty to widzisz i jesteś, Panie. I Panie, ja ci dziękuję za to, że ty też zmazałeś grzech, Panie, oczyściłeś nas z grzechu, Panie, złamałeś moc grzechu, że grzech nie może nas już więcej oddzielać od ciebie. I Panie, dziękuję ci za to, że ty chcesz, żeby każdy z nas się rozwijał, Panie, żebyśmy byli podobni do ciebie, dałeś nam taką obietnicę. I Panie, ja się modlę o każdego z nas, żebyśmy dzisiaj z tego miejsca, Panie, wzięli po prostu rzeczy, które są kluczowe na ten moment dla mnie w rozwoju. Panie, błogosławię całe nasze zgromadzenie, błogosławię wszystkich, którzy tego słuchają, Panie, dzisiaj. I Panie, chcemy oddawać się Tobie, w Twoje ręce, Panie, Twojemu prowadzeniu. Chcemy włożyć w to wysiłek, chcemy też walczyć o to, żeby być coraz bardziej podobnymi do Ciebie, Panie. Bo to jest cel. Jak to już się stanie, Panie, to już będzie wieczność, Panie. Dzięki ci. Amen.